Natychmiastowa akcja jest wymagana w Devon i w Cornwalli. Ten strumień, który ja zawsze wychwalam, który kocham, który tworzy tutaj klimat tego miejsca, naprawdę nabiera rozpędu. Poziom wody w strumieniu zmienia się bardzo szybko. Ten dzień nie zaczął się dobrze. Obudziła nas wiadomość od Agi, która mieszka po drugiej stronie kanału brystolskiego, mówiąca o tym, że Devon i Cornwallia są w trzecim stopniu zagrożenia powodziowego. Ogłoszono komunikaty dla lokalnej ludności. Mamy przygotować się na powódź. I mam nadzieję, że jakoś damy radę, że jakoś przeżyjemy, ale jeżeli zostaniemy zalani albo przecionek otrwnie, to chcę wam to pokazać. Prognoza pogody na dziś jest taka: ulewne deszcze i bardzo, bardzo silne wiatry. I to nie jest dla nas dobra wiadomość. Pierwsze co zrobiłam, to siadłam do laptopa, żeby sprawdzić te informacje. I rzeczywiście, niestety, to wszystko prawda. Natychmiastowa akcja jest wymagana w Devon i w Cornwalli. Zagrożenie powodzią jest wyższe niż na początku przypuszczano. Tak wygląda prognoza pogody. Deszcz, deszcz, deszcz. Podobny news na Cornwall Life, zagrożenie powodziowe. I jaka jest ta akcja, jaka jest instrukcja dla lokalnej ludności? Osoby w terenach dotkniętych zagrożeniem powodziowym powinny wyłączyć gaz, wodę i prąd, przenieść swoje rzeczy na górę, na wyższe piętra albo w bezpieczne miejsce. Move family! Także przenieść swoją rodzinę i zwierzęta i auta w bezpieczne miejsce. Ostrzeżenie powodziowe dla Ilfracombe na stronie poziomy rzek. Ostrzeżenie na stronie rządowej dla Devon. Tak to wygląda. Jak widzicie, najbardziej zagrożone jest wybrzeże. Zaraz pokażę wam tę mapkę w przybliżeniu. Jak widzicie, praktycznie cały Devon, całe południe Anglii jest objęte alertami przeciwpowodziowymi. Pomarańczowe punkty to tam, gdzie jest nieco niższe zagrożenie, natomiast czerwone to są te obszary największego ryzyka i właśnie okolica Barnstaple i Ilfracombe, tutaj gdzie my mieszkamy. Wszystko właściwie jest w czerwonej strefie, jednak kiedy przyjrzycie się tej mapce, Barnstaple jest w strefie pomarańczowej, rzeka Tawi pięknie się tutaj rozlewa w okolicach miasta. Niestety to nie jest dobra wiadomość dzisiaj, kiedy poziom wody na rzece jest po prostu zbyt wysoki. Część Ilfracombe jest w czerwonej strefie, to jest to miasteczko, gdzie z Megatronem sobie chodziliśmy ostatnio, w zeszłym roku. Także Ilfracombe, część portowa. Jest, już mi głos się trzęsie, aż słyszę sama, że głos mi drży, jak o tym opowiadam. Ale zobaczcie, to jest ta plaża, na której my z Megatronem sobie siedzieliśmy w zeszłym roku i próbowaliśmy za darmo siedzieć na płatnych leżakach, które się tam wynajmowało. Także cały port, to jest to miejsce, gdzie jest ta słynna rzeźba Verity. Jest na piedestale, miejmy nadzieję, że nic jej się nie stanie. Tutaj nasze regiony. Zamek Watermouth. I to jest bardzo zła wiadomość. Zaczyna padać. Przekonamy się zaraz, czy Fabsil zadziała. To jest bardzo zła wiadomość dla właścicieli kempingu, który znajduje się bezpośrednio przy porcie. Byliśmy tam niedawno. To jest plaża. Port Ilfracombe. Plaża, która zostaje zalewana, kiedy jest przypływ. Kiedy jest odpływ, właściwie tutaj wszędzie można chodzić, ale widać, że właśnie niestety ten kemping jest w strefie czerwonej. Zobaczmy, jak wygląda Mill Park. To jest Naps.
i my na szczęście jesteśmy po drugiej stronie drogi i my nie jesteśmy w czerwonej strefie. Jednak to nie znaczy, że tutaj nie ma ryzyka. To jest nasz kemping tutaj. My jesteśmy tutaj. I być może będąc w Mill Park myśleliście sobie, o szkoda, że nie jesteśmy nad samym morzem, że nie jesteśmy przy plaży. Może właściciele kempingu też niejednokrotnie myśleli, o może byśmy mieli jeszcze więcej klientów, gdybyśmy byli przy samym porcie, gdybyśmy mieli takie fajne lokalizacje jak te kempingi nad samym morzem. Jednak na pewno dzisiaj właściciele kempingu tam przy porcie nie chwalą się tym i nie cieszą się tym, że są tak blisko morza, ponieważ grozi im po prostu zalanie. I pójdziemy później tam zobaczyć, jak wygląda sprawa w porcie. Mam nadzieję, że ten kemping nie zostanie zalany, ale właściwie wszystko zależy od pogody. Także dzisiaj dosyć trudny dzień i trudny do nagrania dla mnie vlog. Jednak są pewne pozytywy w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o nas tutaj w Mill Park, o naszą przyczepę, o nasze tutaj gospodarstwo i życie, mamy właściwie dwa zagrożenia. To jest silny wiatr, który może nam po prostu zmuchnąć przedsionek, mówiąc łopatologicznie, mówiąc w prostych słowach. Przedsionek może zostać uszkodzony, niestety. Sam przedsionek nie jest jakimś wielkim problemem i nie jest jakąś kosztowną sprawą, jeżeli chodzi o wymianę. Jednak najgorsze, co się może stać, to to, że przedsionek uszkodzi nam przyczepę kempingową, która jest naszym domem i to już nie będzie fajne. Aczkolwiek są pewne plusy tej sytuacji. Znaczy, plusy, no... Jesteśmy przygotowani i zaraz wam opowiem o tych przygotowaniach, żeby trochę pocieszyć i siebie, i was. Także mam nadzieję, że nie ma powodów do niepokojów. Ja zawsze chcę być optymistką. Nie wiem, czy wy doświadczyliście powodzi, czy straciliście coś w wyniku ekstremalnej pogody, powodzi, burzy, wichury. Niestety taka ekstremalna pogoda jest coraz częstsza i zastanawiam się, drodzy widzowie, czy wy lub wasza rodzina, czy zostaliście dotknięci po prostu przez pogodę. Zaleca się, żeby wyłączyć elektryczność, wodę i gaz i my możemy to bardzo szybko zrobić tutaj przy tej naszej skrzyneczce serwisowej na zewnątrz. Jednym guzikiem możemy wyłączyć prąd. Nie jesteśmy podłączeni do sieci gazowej i nie wiecie nawet, jak bardzo się cieszę, że mamy Webasto. Bo w razie gdyby naprawdę trzeba było wyłączyć prąd, albo gdyby w wyniku tej pogody, tej wichury, gdybyśmy stracili elektryczność, dostęp do prądu, to nie moglibyśmy już korzystać z naszych grzejników elektrycznych i byłoby nam tu po prostu zimno. Zaczyna padać coraz bardziej. Na razie przedsionek nie przecieka. Niektórzy z was wiedzą, co jest za tym murem. Strumień, ale o tym za chwilę. Zaraz zobaczymy, jaki jest poziom wody i czy już trzeba zacząć się bać. Nagle się zachmurzyło, zrobiło się ciemno i musiałam włączyć światło tutaj w przedsionku. I powiem wam, jaki jest wielki plus takiego cygańskiego życia. Cygańskie życie to jest epitet, moi drodzy. Cygańskiego życia na kółkach. Jeżeli naprawdę ten strumień wyleje, to możemy naszą przyczepę podpiąć do auta i po prostu nią odjechać. Co będzie z przedsionkiem? Przedsionek nam tu trochę komplikuje sprawę, bo jak widzicie, on jest przyczepiony do przyczepy. Ale myślę, że w razie nagłego zdarzenia, jak to mówią na pokładach samolotów, po prostu odetniemy ten przedsionek i poświęcimy ten przedsionek i całą jego zawartość. Na szczęście tutaj nie mamy zbyt wielu wartościowych rzeczy. Zobaczcie sami. Meble, składane krzesełka wędkarskie, krzesło, które dostaliśmy za darmo, turystyczny stolik, wszystko kupione małym kosztem, wszystko się składa, wszystko nawet chyba jest wodoodporne. O tym to już nawet nie będę wspominać, bo wszystko, co tu widzicie, ta wykładzina, ten materacyk, to też jest wszystko, zostało nam to podarowane po prostu. Jeżeli chodzi o lodówkę, lodówkę też bym była w stanie poświęcić, w razie czego zabieram jedzenie, bo zawartość lodówki jest więcej dla mnie warta niż sama lodówka. Kupiliśmy używaną lodówkę za małe pieniądze. Tutaj właściwie ta cała stacja do gotowania to też nie są jakieś wykwintne rzeczy, to też są tanie rzeczy. Jest tutaj kilka rzeczy, które na pewno bym zabrała. Oczywiście pierwsza rzecz to jest notesk Kazik TV, w którym są wszystkie pomysły. Zobaczcie, na YouTube Tech, na vlog, na live.
To jest moja skarbnica tematów na Kazik TV. Oczywiście laptop też. Zabieram laptopa, zabieram sprzęt do nagrywania i do transmisji live. Zabieram klimatyzator, który był dość drogi. I zabieram lampę grzewczą, moją ogrodową, ale to już tak niekoniecznie. Reszta może zostać. Leje. Na razie jest sucho, na razie nic nie przecieka. Fabsi działa, daje radę. Kochani, leje, a my za chwilę wychodzimy na zewnątrz. To jest pierwsza taka scena w historii Kazik TV. To jest historyczny moment. Pada, a my wychodzimy kręcić. Dlaczego wychodzimy kręcić? Bo mamy wreszcie kamerę wodoodporną. Zakupili ją patroni Kazik TV. I tutaj dziękuję Wam z głębi serca wszystkim patronom, którzy wspierają nas obecnie i wszystkim tym, którzy wspierali nas w przeszłości. A pozostałych widzów, moi drodzy, proszę Was bardzo, zostawcie serducho w komentarzu dla patronów. Nic Was to nie kosztuje, a okażmy im wdzięczność. My cieszymy się bardzo każdą łapką, każdym komentarzem, to też jest wspieranie. Udostępnianie naszych filmów, to też jest wspieranie kanału Kazik TV. Jednak są osoby, które idą jeszcze dalej i doceniają naszą twórczość na tyle, że miesięcznie dają nam datek na prowadzenie i rozwijanie kanału. Także dziękuję Wam serdecznie, drodzy patroni, a wszystkich pozostałych widzów, proszę serdecznie, zostawcie im serducho w komentarzu, żeby wiedzieli, że Wy też ich doceniacie. Dzięki! Ale się cieszę, to jest normalnie historyczna chwila. Pierwszy raz wychodzę na deszcz z kamerą. Uwaga, uwaga! Musiałam też przestawić Wasze uszy. Wasze uszy są tutaj. Mam nadzieję, że są w bezpiecznym miejscu. Uwaga, wychodzimy na deszcz po raz pierwszy. Historii Kazik TV! Szkoda, że temat taki smutny dzisiaj, ale dobra, damy radę. No więc, jesteśmy na zewnątrz i pokażę Wam, jak my przygotowaliśmy naszą przyczepę na wichurę. I o tym, jak przygotowywaliśmy ją na deszcz, wiecie, bo był cały odcinek o malowaniu przedsionka, dachu przedsionka Fabsilem, żeby wzmocnić wodoodporność i dzisiaj jest niezły test dla tego Fabsila. Dołożyliśmy też dodatkowe pasy burzowe. To może zacznijmy od przedsionka. To są pasy burzowe, które właściwie są na przedsionku cały rok. Z dwóch stron. One są tutaj zakończone taką sprężyną i na końcu jest wbity bardzo, bardzo duży śledź. Bardzo duży. Dołożyliśmy jeszcze kilka pomniejszych pasków tutaj na rogach przedsionka, na szczycie i też tu są sprężyny na końcu, żeby amortyzować ciśnienie. Tutaj też jest pas przywiązany do naszego słupka serwisowego. To właśnie tutaj jest nasze centrum dowodzenia, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o prąd. Tutaj jest ten przycisk, ten włącznik, tak? I wyłącznik prądu. W momencie, kiedy wyłączamy prąd, uruchamiamy Webasto i to jest nasze główne źródło ogrzewania, ponieważ nasz piecyk gazowy w przyczepie nie działa. Ale mamy Webasto i zobaczcie, wymieniliśmy zbiornik, mamy dużo paliwa, także nie martwimy się, że nam będzie zimno. I powiem Wam, że w trakcie montowania Webasto nie przypuszczałam, że to będzie dla nas aż tak ważne urządzenie. Pada i wieje coraz mocniej, ale super jest to, kurczę, mogę to dla Was nagrywać. No, wrażenia są niesamowite, co chwilę sprawdzam tę moją kamerę, sprawdzam, czy nadal działa, bo nie wierzę, że mogę nagrywać w deszczu. Ale do rzeczy, opowiadając o tym Webasto, naprawdę czuję się jak preppers, ale myślę, że jesteśmy nieźle przygotowani, naprawdę, bo mamy zapasy jedzenia, w związku z tym, że robimy zakupy co dwa tygodnie, także mamy zapasy prowiantu, mamy awaryjne źródło ciepła, ogrzewania, także nie będzie nam zimno. Mamy dom na kółkach, który w razie czego można przestawić, także zobaczcie, my mieszkamy nad strumieniem i gdyby tutaj, w tym miejscu, zamiast tej przyczepy stał mój dom, dobytek mojego życia, tak, dorobek mojego życia, to pewnie nie byłabym teraz tak spokojna i nie filmowałabym tego dla Was, tylko w panice bym zastanawiała się, co robić. I to jest duży plus życia na kółkach. Tego, że nie masz zbyt wielu rzeczy, a nawet te rzeczy, które masz, nie są tak cenne w porównaniu do konwencjonalnego domu. Myśleliście kiedyś o tym? O takim wymiarze życia na kółkach? Że w razie kataklizmu, w razie jakiegoś nagłego zdarzenia, możesz dom po prostu stracić. A przyczepę albo kamper możesz przestawić. Ten strumień, który ja zawsze wychwalam, który kocham, który tworzy tutaj klimat tego miejsca, naprawdę nabiera rozpędu, naprawdę
zaczyna zamieniać się w rwący potok. I zobaczcie, jak on już tutaj się zaczyna rozlewać. Normalnie tutaj mamy pas zieleni po prostu. Zobaczymy, będziemy obserwować sytuację, monitorować, ale widzę, że poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Poziom wody jest bardzo wysoki, jak na nasz strumyczek. Widzicie kaczki? Kaczki chyba też z niepokojem obserwują sytuację tam przy brzegu. Tam. Poziom wody najlepiej widać tutaj, przy mostku. I najlepiej widać go po tych deskach tutaj, które wzmacniają brzeg. Jest godzina 11 i zobaczcie, jesteśmy jedną deskę od odpływów. To z te rury tutaj, to jest po prostu melioracja, one odprowadzają wodę z kempingu, tutaj z tych chodniczków, z tych drainów. Woda płynie do strumienia z powrotem, jednak zdarzają się duże deszcze, duże opady i wtedy poziom wody po prostu wzrasta. I my byliśmy kilkakrotnie już świadkami tego, że te rury były zalane i podejrzewam, że dzisiaj też będą. Tak wygląda nasz strumień dziś. I poziom wody w strumieniu zmienia się bardzo szybko, ponieważ kemping jest położony w dolinie i my właściwie z dwóch stron jesteśmy otoczeni właśnie przez stoki i kiedy zaczyna padać deszcz, to po prostu z tych górek dookoła, z dwóch stron spływa tutaj woda i wszystko kumuluje się w strumieniu. To jest miejsce, z którego często robią fotki latem, kiedy strumień jest maleńki, jest właściwie taką cieniutką stróżką. Myślę, że mamy dużo szczęścia, że mamy nie tylko strumień, ale i jeziorko. I to nasze jeziorko działa tutaj. O, kaczuszki! Kaczuszki się na pewno nie boją wysokiej wody. Widzicie, że zaczyna padać coraz mocniej, co? Jezioro nam tutaj pomaga, ponieważ można regulować jego poziom. A jak reguluje się poziom takiego jeziorka? Oczywiście za pomocą śluz. Tak to wygląda. Na pewno nie było to tanie. Ale pomaga nam to chronić kemping przed powodzią. To jest właśnie narzędzie do otwierania i zamykania tej śluzy. To jest taki wielki klucz. I oczywiście nasi ambitni tutaj szefowie myślą o tym, żeby w tym właśnie miejscu ujarzmić tę moc naszego strumienia i postawić tutaj koło, które będzie wytwarzało elektryczność. Ten patyk, który tu widzicie, swego czasu służył do pomiarów właśnie wody w strumieniu i być może tutaj w przyszłości stanie mała elektrownia wodna na potrzeby kempingu. Właściwie to mam dwa miejsca, które chcę Wam pokazać. To są te dwa tutaj stawiki, dwa bagienka, które w razie czego też są takim naszym terenem zalewowym. Jeżeli poziom wody w jeziorze jest zbyt wysoki, to tam jest kolejna śluza i po prostu spuszcza się wodę z jeziora tutaj, ten teren się zalewa. Tutaj jeszcze nie ma nic takiego, żeby to komukolwiek szkodziło. Także to jest nasz pierwszy teren zalewowy. Wodospad też nabrał charakteru. Jest tyle wody. Dawno nie widziałam, żeby był aż tak gwałtowny. Ale jaki piękny. Przedsionek na swoim miejscu. Jak widzicie, u nas budowa trwa. Widzicie i słyszycie może? Przedsionek ma się nieźle. Widzę, że jeden śledź się po prostu wysunął. Przez to, że jest tutaj błoto, że jest miękko. I pytanie do Was na koniec, zanim się rozstaniemy. Czy używacie tych uchwytów, żeby napiąć jeszcze ściany przedsionka? Ja widzę po naszych sąsiadach, że nikt ich właściwie nie używa. Ale może warto byłoby tu dać dodatkowe linki, co? Dodatkowe śledzie? Napiszcie. Co o tym myślicie? Pożegnam się z Wami tutaj, nad strumieniem, który jest tak piękny, ale ostatnio podniósł nam trochę adrenalinę i ciśnienie krwi. Dziękuję serdecznie za to, że obejrzeliście do końca. Napiszcie, co myślicie o nowej kamerze, jak obraz, jak dźwięk, jakie macie wrażenia. To pierwszy film nagrany nową kamerą DJI Osmo Action. Jeszcze raz dziękuję patronom za to, że nam tę kamerę ufundowali na potrzeby kanału Kasia Kempinguje Kazik TV. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będę wdzięczna. Jeżeli klikniesz w przycisk subskrybuj i klikniesz dzwoneczek i zostaniesz moim stałym widzem, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie bezpieczni i uśmiechajcie się do siebie samych i do wszystkich wokół. Pa, pa, pa.
Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.